Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Kapitan Was w kolejnym odcinku serii zwiedzania. Mam do farminga 22 banan na mojej twarzy, ponieważ mamy polską mapę z Modhuba. Wreszcie, ostatnio sprawdzałem sobie, ostatnio były testy modów, mówiłem wam, że pójdę sobie zobaczyć, co my tam mamy na liście testowanych modów na Modhubie. Było PGR śliwno. Dzisiaj wchodzę sobie na LS Portal, patrzę, a mamy sobie wrzucono właśnie z Modhuba mapkę Barycz oraz mamy sobie na LS Portalu PGR jeszcze jakieś inne, także na pewno najbliższe soboty, znaczy ta sobota plus za tydzień, myślę, że na pewno zobaczymy, czy to PGR śliwno wyjdzie, czy może coś innego. Barycz, świeża mapa, ja wam prezentuję peda mapy i biorę się za czytanie. Jeszcze raz, mapka na Modhubie, na chwilę obecną, jak to nagrywam, 2 lutego 18.10, 3.3 ocena użytkowników. Mapka wyszła wczoraj, 1 i jest tylko na PC i Mac, także nie jest ta konsola, przynajmniej może póki co. Autor to Bolek29. Witamy w Baryczu. Mapa inspirowana jest wsią Barycz, wsią w Polsce położoną w województwie dolnośląskim. Na mapie znajdziesz jedną wieś, 90 pól, w tym 7 łąk, zróżnicowany teren, duże obszary zalesione, polskie warunki siewu, nowe rysunki terenu, wieloterenowość, polskie tablice rejestracyjne, zmienione tekstury upraw, zmienione tekstury roślinności, drzewa, krzewy, gotowe miejsce pod budowę gospodarstwa rolnego, punkt sprzedaży mleka, 2 elewatory zbożowe, 2 punkty skupu ziemniaków, 1 punkt skupu buraków cukrowych, możliwość czerpania wody z hydrantów, punkty skupu nawozu, handla zwierzętami, punkt sprzedaży kamienia, punkt skupu wapna, punkt skupu nawozów, nawozów płynnych, zbóż i herbicydów, 1 punkt skupu siana, punkt skupu obornika, punkt sprzedaży produktów spożywczych. Dużo z tych punktów bardzo, jest dużo tych skupów jak na taką mapkę, ale głównie w tym tylko miejscu. Tak to wygląda, tak to sobie wygląda, także dziękujemy bardzo Bolek za kolejną mapkę. Zrespią się tutaj na, powiedzmy, przystanku, chociaż moim zdaniem to przystanek do niczego nie przypomina. No i zobaczymy. Dolnośląska wieś, była taka mapka. Jestem ciekawy, czy troszkę jest podobna, już tutaj wydaje mi się, że troszkę tak. No jak widzicie, pola, przede wszystkim pola, mamy jedną tutaj główną drogę i naprawdę mnóstwo pól, także tu jedno takie zasranie wielkie pole można zrobić. Tu i tu mamy trochę tych skupów, szkoda, że w tym jednym miejscu, no bo jest taki kawał czasami, no ale gdzieś tutaj gospodarkę wybudujemy. No opartego, coś tutaj wyżej by mogły też być jakieś skupy, ale mamy tą jedną główną drogę, więc może polecimy sobie najpierw w tą stronę. Mamy sobie jakieś zabudowania, mamy tutaj jakieś miejsce, powiedzmy, że możemy tutaj gospodarkę spokojnie zrobić, sporo jest miejsca. Wjeżdżamy sobie i tu już mamy jedną zbudowaną, chyba nie, dupa, to będzie skup, skupy tu mamy. Skup zboża Wiesława, Wiesława, oborniczki, gnojowica, Wiesława. Jeszcze tak, kontrakty, mamy dwa kontrakty, Jadwiga Marysia, czyli że polskie imiona i nazwiska, fajnie. Dobra, elegancko, także mamy sobie tutaj taki skupik gdzieś na gospodarstwie, aż pomyślałem, że to może nasze gospodarstwa. Zbóżówka jest, oborniczek sami widzicie, gnojowiczka również obok, także fajnie, że również mamy taki skup i wyjeżdżamy sobie tutaj z tyłu na poletkę. Tekstury naprawdę fajne, już mi się to podoba. Fajnie, że wszystko było również opisane w opisie mapki. Lecimy sobie dalej, no takie naprawdę stare zabudowania. No dolnośląską myślę, że troszkę może przypominać i tutaj mamy sobie tu mamy sobie sklep. O, to ciekawe, dobra. Dla testu tak po prostu sobie kupmy ciągniczek. On nam się powinien tutaj zrespić. Tak, zrespił nam się tutaj, więc tutaj mamy teoretycznie sklep. Mamy sobie teoretycznie tutaj sklep. Kurde, szkoda, że nie ma takiego fajnego, typowego sklepu, ale mamy tu taką łąkę, gdzie po prostu tu nam się respią maszynki, także mamy maszyny na start. Mamy sobie tutaj taką asfaltówkę. Barycz się kończy. No, kwastów jak widzicie dosyć sporo. Tutaj, kurde, naprawdę jakie ładne te tekstury. Jest sporo tych drzew, ale tutaj na przykład jak widzicie sami dużo tego nie ma. Ale mi się podoba, troszkę osinko mi tutaj zalotuje. Nie wiem czemu. Tutaj mamy jak widzicie drogi takie pomalowane i będziemy aż tyle lecieć hektar, bo tu można hektarami po prostu jechać. Mamy zaś Zosię, mamy Jana Szpana. No i tutaj mamy takie drogi, jak widzicie same
polne do tych różnych pól. Za dużo na miedzach nie ma tych pól. Jest tutaj dosyć pustą, więc polećmy sobie już powoli w inną stronę. No mapka za duża nie jest, w sensie jeżeli chodzi o skupy i tak dalej, tutaj do sprawdzania, tutaj do grania jest naprawdę, do grania jest naprawdę tego dosyć sporo. Tutaj mamy kolejne takie polskie drogi, polskiemu. No i dobra, tak to sobie tutaj wygląda. Mamy sobie tutaj jakieś te landziki kupione. Tu właśnie między innymi landzik do postawienia gospodarki. I lecimy już w drugą stronę, w tą właściwą, gdzie tutaj się naprawdę dużo dzieje, bo tu mamy tą główną wieś. Zróżnicowany teren, tu mi się podoba ten troszkę taki uskok i taka droga zalesiona mocno, prowadząca do... Na opartego ja bym powiedział, że do tartaku. Tutaj bym kurde zrobił coś z tartakiem. Jakąś taką aktualkę, bo naprawdę droga mega fajnie klimatyczna. Te budynki mega klimatyczne. Te zabudowania tutaj, ciaśniutka wioska. Bramę możemy sobie otworzyć. I tutaj, o, z trzynastki. Halo, halo, gacie z trzynastki. No i tutaj mamy sobie skup. Po drugiej stronie tak samo, te bramy sobie wszystkie otwieramy. Zobaczcie, jak to jest ultra wąsko. Ultra ciasno, ultra wąsko. Tutaj mamy też dobornika, wapno, z tymi nawozami te skupy związane. Tu jakiś mały stawik. Klasik stary. Mega klimat moim zdaniem. Napiszcie w komentarzu. Zobaczcie te budynki, jak zniszczone są. Tutaj, kurde, zobaczcie. Tu niby jakieś chałupy, tu kosz jest w ogóle. Tu mamy te ziemniaki, buraki, skup. Mleko, zbożówka, tutaj taka przejazdówka, mamy strych. Mamy kamień, skup kamienia, mega zajebisty szczerze mówiąc. Ej kurde, naprawdę nie spodziewałem się, mapka waży pół giga, plus minus. Jak coś. Mega, mi się strasznie podoba. Znaczy strasznie, bardzo mi się podoba. Tu mamy handlarza zwierzętami. Kurde, i zobaczcie, naprawdę nie wiem, trzy takie gwiazdy i już mamy wszystkie skupy. Także naprawdę, naprawdę klimacik jest. Lecimy sobie dalej. Tu już powoli tą wioskę opuszczamy. I tu wjeżdżamy sobie na łąki. I tu mamy łąkę ogrodzoną. No mega klimat tych łąk, nie? Mega klimat tych łąk. Mi się naprawdę mapa mega podoba. Bolek, nie słyszałem o tobie wcześniej, ale naprawdę jeżeli oglądasz, pozdrawiam serdecznie. No moim zdaniem mapka naprawdę zajebista, nie? Tutaj dojazd na te łąki. Aha, i zobacz. Koniec terenu zabudowanego i tylko 40. Jo, cię kręca. I tu mamy dalej pola, asfaltówka. Tu zobaczcie, łąka nam się tak ciągnie. I tu już mamy koniec mapy. Mega spoko. Snowidza. Mega spoko, mega naprawdę, mega spoko, mega zajebista mapka moim zdaniem. Polecam, sami zobaczcie, naprawdę sobotka, myślę, że jak najbardziej spoko. Od rana wlatuje taka fajna mapka. Moim zdaniem giga chat, giga koks. Czujesz ten chat? Czaisz bazę, o co tutaj chodzi. Naprawdę mega fajna mapka. Zostawcie łapeczkę, subika, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Czekamy na kolejne mapki. Na razie, trzymajcie się. Cześć i miłego weekendu.